Drodzy, dzisiejsze moje kazanie zatytułowałem tak nietypowo. I tak wczoraj pracowałem, takie myśli mi przyszły, aby naszą uwagę dzisiaj skoncentrować na tym wydarzeniu, w którym braliśmy udział. I chciałbym zadać takie pytanie, jakie kiedyś podobne zadał Jezus. Pamiętacie, kiedy był w Wieczerniku, kiedy mówi ewangelista Jan, że ich tak umiłował, że do końca chciał im pokazać swoją miłość. I podczas wieczerzy, kiedy oni już usiedli, Jezus wstał, zdjął wierzchnią szatę, przepasał się ręcznikiem, wziął misę i zaczął umywać im nogi. Tam jest wyraźnie napisane, ewangelista Jan mówi, on chciał w ten sposób dać im dowód, tak przypieczętować, dać im tą świadomość swojej miłości do nich. I kiedy już umył im nogi, kiedy usiadł, zadał takie pytanie, czy wiecie, co wam uczyniłem? Czy wiecie, co wam uczyniłem? A ja dzisiaj chciałbym, odnosząc się do Wieczerzy Pańskiej, zadać nam pytanie, czy wiemy, co uczyniliśmy? W czym uczestniczyliśmy? Braliśmy chleb, braliśmy kielich. Czy wiemy, co tutaj robimy? I muszę powiedzieć, że są to tak głębokie rzeczy. Nie ogarniamy ich. Nawet jeżeli dzisiaj powiem, czy będę się starał pewne rzeczy zasygnalizować, właściwie nie zasygnalizować, pokazać, to ciągle potrzebujemy Jego objawienia i oświecenia, aby to do nas dotarło. Abyśmy mogli to zrozumieć. Pan Jezus tutaj podczas wieczerzy, ma to objawiony apostoł Paweł, który nie uczestniczył w tym wydarzeniu, ale Jezus mu to objawił. Powiedział, ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, zwiastujecie śmierć pańską. Zwiastujecie śmierć pańską. Na początku Pan Jezus zwraca uwagę na wspomnienie, na pamiątkę, na dziękczynienie za to, co on dokonał na krzyżu Golgoty, ale zakończył to słowami, albowiem ilekroć ten chleb jecie, oprócz wspominania, oprócz dziękowania, Kościół, zgromadzenie, lud Boży, zwiastuje. Coś zwiastujemy przez ten chleb i przez ten kielich, coś ogłaszamy, coś jest zwiastowane w zgromadzeniu świętych. Dlatego chciałbym zaprosić nas dzisiaj, abyśmy wyobrazili sobie, że jesteśmy w Jerozolimie w czasie, kiedy Jezus jest pojmany. Kiedy ten tłum ludzi pod sugestią, pod fałszywymi oskarżeniami, żądaniami arcykapłanów, wbrew temu, co chciał Piłat zrobić, krzyczy, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. A później spróbujmy się przenieść tam, gdzie rzymscy żołnierze. I tekst biblijny mówi tłumaczenie, że oddział, a to, że tam był setnik pod krzyżem, to by wskazywało, że ten oddział liczył co najmniej 100 żołnierzy. To nie była 2, 3, 5 żołnierzy, którzy mogliby sobie o tak... Tam była setka wyćwiczonych ludzi w walce. I tam jest Jezus. I oni go mają zaprowadzić na to wzgórze. I chciałbym, żebyśmy próbowali sobie wyobrazić, oto tam jesteśmy, ty i ja. I oni się z niego śmieją. Oni plują na niego. Oni drwią z niego. Mówią, jeśli jesteś królem, albo jeśli jesteś prorokiem, to powiedz, kto cię uderzył. Tam jest pogarda, tam jest drwina, tam jest robione wszystko, żeby ten, który jest skazany, dosłownie czuł się jak nic. Wydarty z człowieczeństwa, pozbawiony wszelkiej godności. Koronę ściernia mu nałożyli. I Słowo Boże mówi, bili go po głowie. A później to okropne ubiczowanie, które możemy zobaczyć, że kiedy został
I ten pejd rzymski, to biczowanie polegało na tym, że wbijał się w jego ciało i dosłownie wyrywał, rozrywał żyły, mięśnie. Ubrali go nawet w szkarłatny płaszcz. I takim był, i później włożyli ciężką belkę krzyża na niego i prowadzili go na wzgórze trupiej czaszki. I tłum ludzi tam jest. Tam było, powiedziałem, że mnóstwo ludzi szło, przypatrywało się. I gawieć, moglibyśmy powiedzieć, ludzie żądni widowiska, sensacji. Co też będzie się działo? Nie rozumieli, że w tej osobie i na nim dokonują się wieczne Boże sprawy dotyczące każdego z nich, którzy tam byli, i każdego z nas. I ten tłum szedł. Jezus nie był w stanie iść. Trzykrotnie upadał. I znaleźli takiego, spotkali człowieka, Szymona z Cyreny, i on niósł tą belkę dalej. Bo ta pionowa belka już tam leżała, przygotowana na każdego skazańca, który tam miał być tego dnia ukrzyżowany. To się dzieje tuż przed południem, dlatego że w samo południe on został przybity do tego krzyża razem z tymi swoimi współwięźniami. My tam jesteśmy. Niektóre kobiety płaczą. Pamiętacie, Jezus mówi, nie płaczcie nade mną. Nie płaczcie. Płaczcie nad sobą, nad swoimi dziećmi, nad tym, co się wydarzy. Nade mną nie płaczcie. Ale to jest niewiele osób, które płaczą. Jest tam Maria, jest tam jeden z apostołów wymieniony, Jan. Ale pytam, gdzie jest reszta apostołów? Gdzie są ci, którzy... I ten, który powiedział, Panie, ja życie jestem gotów za Ciebie położyć. Jest tam prowadzony. Miejsce egzekucji, zaraz za murami Jerozolimy. Wtedy tak było, za murami Jerozolimy. Miejsce, obok którego przechodzili ludzie w jedną i w drugą stronę. I kiedy był przybity, żadnej litości. Była drwina arcykapłanów, przełożonych. Ludzie kiwali głową nad nim, mówią, innych ratował. Czemu siebie nie ratuje? Jeśli jesteś Synem Bożym, zrób coś. Zobaczcie, nie tylko, że drwiono z Niego, diabeł podstępnie kusił Jezusa. Stąp z krzyża, pokaż cud. Nie musisz umierać, przecież jest w tobie moc, jest siła, żebyś uniknął tego wszystkiego. Dano mu nawet... Jak na ironię, z tą koroną cierniową, przybity, nagi, wiszący na krzyżu. Wiecie, tak jak królowi, tak sobie to wyobrażam, podaje się puchar wina, tak jemu gąbkę z octem i winem. Nie wiem, czy to była drwina. Niektórzy mówią, że to był ten środek taki troszeczkę znieczulający, ale pamiętacie, Jezus nie chciał tego pić. On cierpiał do końca. Do końca. I Słowo Boże mówi, że pomimo tego wszystkiego, on na końcu, zanim skłoni głowę, woła do Boga. Znamy te słowa. Czemu mnie opuściłeś? Jest zostawiony przez ludzi, wzgardzony i opuszczony. Zostawiony przez Boga, jest zupełnie sam, chociaż wokół jest pełno ludzi. I na końcu mówi cudowne słowa. Wykonało się. Wykonało się. I skłonił głowę i umarł. Wykonało się. Tak więc... Tam nastąpiły ogromne takie wydarzenia cudowne, bo Jezus został ukrzyżowany w samo południe, o trzeciej po południu już nie żył. I szybko zdjęto go z krzyża, bo o 18 już zaczynała się Pascha, było niewiele czasu, nawet nie miał swojego grobu.
Tak jak Izajasz mówi, wzgardzony, tak? Opuszczony przez ludzi, mąż boleści. Myśleliśmy, że to Bóg ukarał go za jego winy. Takie było myślenie. Ale Kościół łamie chleb i pije wino i zwiastuje śmierć Pana. Zwiastuje to, co tam miało miejsce 2000 lat temu. Słowo Boże nam mówi, że ta Jego śmierć, dzięki Jego śmierci dokonało się nasze zbawienie. I Słowo Boże nam mówi, że bez rozlania krwi nie ma przebaczenia grzechu. Tak więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co wydarzyło się w tym znaczeniu duchowym, kiedy Jezus Chrystus tam przybity do krzyża umiera. Jakie znaczenie, co dokonała Jego ofiara na wzgórzu Golgoty, przybitego do krzyża, abyśmy mogli to widzieć, ilekroć będziemy brać z tego chleba i pić z tego kielicha, nie tylko dziękujemy, nie tylko wspominamy, ale my ogłaszamy i zwiastujemy wielkie zbawienie, które Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Bo Biblia mówi, to jest wielkie zbawienie. Jeżeli wzgardzimy tym wielkim zbawieniem, gdzie my się ostoimy? Tak mówi autor listu do Hebrajczyków. I kiedy patrzymy na krzyż, chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że Jezus nie jest zmuszony przez Ojca. Nie idzie wbrew swojej woli. Jest Ojciec i Syn, są w tym zupełnie jednomyślni i zgodni. Sam Pan Jezus, zanim odszedł w Ewangelii Jana, mówi, oddaję życie i nikt mnie do tego nie zmusza, ale ja dobrowolnie oddaję życie za nich. Dobrowolnie. Drodzy, to jest ważne. Pamiętam, jak ktoś tutaj zarzucił, jeszcze na starym miejscu byliśmy, osoba, kobieta, która powiedziała, ja nie chcę służyć takiemu Bogu, który swojego Syna oddaje na śmierć. Ale Jezus, idąc na śmierć, był z tym całkowitej zgodzie z Ojcem. Nie jest przymuszony. I Ojciec oddaje to, co ma najcenniejsze, swojego Syna. I Syn jest w całkowitej zgodzie z Ojcem i mówi, tak, Ojcze, jestem gotów dokonać zbawienia człowieka, którego stworzyliśmy, którego powołaliśmy do istnienia. A więc Ojciec w swojej miłości dobrowolnie oddaje Syna i Syn w swojej miłości dobrowolnie oddaje samego siebie na krzyż, na śmierć. Bo Ojciec i Syn doskonale wiedzą, że nie ma innej drogi, aby uratować grzesznika, takiego jak ty i ja. Nie ma żadnej innej możliwości, żeby ten, który zgrzeszył i jego potomstwo, cała ludzkość mogła do niego wrócić, jeżeli on tego nie uczyni. Drodzy, my nic Bogu nie ofiarowujemy dla pojednania. Całe zbawienie, cały plan, cały koszt, cały wysiłek pochodzi od Boga, jest planem Boga, Jego dziełem, Jego działaniem. Prawda? Nie mamy w tym udziału. Cząstki w tym znaczeniu, że nic w tej sprawie nie byliśmy i nie jesteśmy w stanie uczynić. To jest Jego dzieło. To jest Jego łaska. To jest Jego działanie. A więc będąc tam na wzgórzu, kiedy Chrystus zawołał, wykonało się i skonał,
dokonują się niesamowite Boże rzeczy dla Ciebie i dla mnie i dla całej ludzkości. Pierwsza rzecz, dokonuje się przebłaganie Boga. Przebłaganie. Niektórzy mówią ubłaganie, ale Pismo Święte to ma jednak to samo znaczenie. To jest przejednanie Boga albo przebłaganie Boga. Ofiara Chrystusa na krzyżu jest przebłaganiem Boga z powodu grzechu człowieka. Krew Jezusa Chrystusa dokonuje przebłagania. Nikt z nas nie jest w stanie przebłagać Boga za swoje grzechy. Nikt z nas nie jest w stanie zadośćuczynić cokolwiek Bogu za swoje grzechy. Przejednać znaczy ułagodzić, uspokoić gniew Boga. Dlatego, że Biblia mówi, że z powodu grzechu gniew Boży ciąży nad ludźmi. A Bóg nie chce, żeby człowiek pozostawał pod jego gniewem i szedł na wieczne zatracenie. Bóg chce znalazł wyjście, aby człowiek mógł uniknąć, wyjść spod Bożego gniewu. Tym jest przebłaganie. W Starym Testamencie, w miejscu najświętszym, do którego raz w roku wchodził arcykapłan, pamiętacie, była skrzynia przymierza. Nazywana też arką. Prosta skrzynia. Z drzewa akacjowego obita złotem od środka, od zewnątrz. Ale to, co było szczególnego też była przykryta tak zwaną ubłagalnią. Obraz Chrystusa. Zapowiedź Chrystusa. I pamiętacie, że w tej skrzyni było 10 przykazań. Laska Arona i dzban manny. Ilekroć Bóg patrzył na to miejsce, a to był Jego tron, to było miejsce Jego obecności, mógł widzieć nieprawość swojego ludu. Dlatego arcykapłan raz do roku wchodził tam z krwią i tą ubłagalnię kropił krwią ofiary zastępczej, aby przykrywała grzech Izraela. Aby gniew Boży nie został wylany na Izraela z powodu ich przestępstw. Biblia jest cudowną księgą. Kiedy czytasz Biblię, wiecie, lubię czytać proroków, lubię czytać księgi Starego Testamentu, bo one wzbudzają, one nawet niekoniecznie do końca, jak rozumiem wszystko, one wzbudzają we mnie respekt przed Bogiem. Ja tam widzę Jego świętość, ja tam widzę Jego wielkość, ja tam widzę Jego dobroć i miłość. Dlatego wezwani jesteśmy, aby mieć społeczność, aby rozmyślać ustawicznie nad Jego Słowem. Po co? Bo Słowo Pana oczyszcza nasz umysł, oczyszcza nasze wnętrze, sprawia, że nasz umysł oczyszczany jest wszelkich niewłaściwych koncepcji i pomysłów i trzyma nas w prawdzie. W liście do Rzymian 3,25 czytamy, którego Bóg, zwróćcie uwagę, Bóg w pogańskich religiach to człowiek stara się przebłagać bóstwo. Składa ofiary, coś tam robi, prawda, aby zyskać przychylność swojego bóstwa. W naszym wypadku ty i ja nic nie mogliśmy Bogu dać, co by sprawiło, że możemy mieć Jego przychylność. To było zbyt mało wobec przestępstwa i grzechu w życiu każdego z nas. Ale Bóg znalazł ofiarę przebłagalną i znalazł krew przebłagalną, która przemawia w obronie tych, którzy zaufali Bożej łasce i Bożemu barankowi, którego Bóg ustanowił, nie człowiek, Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę,
dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Bóg, kiedy patrzy na Chrystusa ukrzyżowanego, chciałbym, żebyśmy widzieli, to jest ofiara przebłagalna w Jego świętej krwi za ciebie i za mnie, darowana od Boga Ojca. Nie jest to żadne nasze dzieło. W liście 1 Jana 2:1-2 czytamy: On ci jest ubłaganiem za nasze grzechy. A nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jest ubłaganiem. On, jego ofiara i przelana krew błaga, dokonuje przebłagania Boga, aby nie wywierał swojego gniewu i sądu nad nami. Czyli, drodzy, Biblia wyraźnie naucza na temat Bożego gniewu, Bożego sądu. I aby uniknąć gniewu i sądu, Bóg darował tobie i mnie ofiarę swojego Syna. Jeżeli odrzucisz tą ofiarę, odrzucasz jedyną możliwość przebłagania dla swojego życia. To jest prawda. Dlatego Wieczerza Pańska jest tak ważna, mówiąca o jedności. Tak jak krzyż, ta belka pionowa mówi o jedności z Ojcem, pozioma mówi o jedności między nami. On ci jest ubłaganiem. Tam dalej jest napisane, że On jest orędownikiem przed Ojcem i wstawia się za nami. Nic innego nie jest w stanie zadowolić Boga. Nie możesz Boga przekupić jakimkolwiek darem. Może to sprawić tylko ta jedna ofiara. Jedna, jedyna, raz złożona, doskonała ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Biblia mówi, że nasz Pan po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, gdzie jest Boży przybytek, i wniósł tam swoją krew. Pokazuje Ojcu i ta krew woła i dokonuje przebłagania. I dokonała. Pamiętacie, zanim Izrael miał wyjść z Egiptu, zanim miało nastąpić uwolnienie go z niewoli, rozpoczął się sąd nad Egiptem. Zresztą Bóg zaczął sądzić już wcześniej różnymi plagami bogów Egiptu. Każda plaga była konfrontacją żywego Boga z bóstwami Egiptu, które kontrolowały różne obszary ich życia i które oni czcili. A na końcu sprawa człowieka, jego życia. I pamiętacie to piękne słowo: gdy ujrzę krew, gdy ujrzę krew, ominę was. Gdy zobaczę krew, ominę was. Oni mieli, każdy dom miał zabić baranka paschalnego i pomazać krwią nad proże i odrzwia. I kiedy Bóg przechodził, kiedy jego anioł sądu nad bogami Egiptu przechodził, jedynie krew tego baranka była w stanie powstrzymać gniew i sąd. Dokonywała przebłagania. Przejednanie gniewu, który Bóg mógł okazać i okazywał wszędzie tam, gdzie nie było tej ofiary. Słuchajcie, dlatego nie ma możliwości pojednania z Bogiem. Nie ma możliwości przebłagania, jeśli odrzucasz dar Jego Syna złożony na krzyżu. Gdzie jest chluba jakiegokolwiek człowieka? Nikt nie może się ostać. Bo przecież wszyscy wobec świętego Boga zgrzeszyliśmy. Bo przecież, tak mówili z do Hebrajczyków 2:16-17, bo przecież ujmuje się On, czyli Jezus, nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama.
Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Ofiara i arcykapłan w jednej osobie. Zdumiewające. Chrystus jest ofiarą i zarazem arcykapłanem. I nie z krwią zwierząt, ale swoją własną wstąpił do miejsca najświętszego w niebie, aby być arcykapłanem stawiającym się przed obliczem Ojca. Aby dokonywać przebłagania za grzech. New International Version tłumaczy ten wers tak, aby mógł odwrócić gniew Boga, usuwając grzechy ludzi. Czyli przebłaganie jest wynikiem Bożej miłości wobec nas. To jest jedna rzecz. Dokonało się tam nie tylko przebłaganie, bo to jest mało. Dokonało się odkupienie. Odkupienie. Popatrzcie, od takiej sfery typowo sakralnej przechodzimy do pojęcia odkupienie, takie jak na targu niewolników dokonywano wykupu. Musiała być zapłacona cena, żeby niewolnik był wolny. Okup kosztuje. Zawsze związany jest z ceną. Odkupić to znaczy nabyć z powrotem. Zapłacić cenę wykupu uwolnienia. Tak widzimy to w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Stąd słowo odkupienie, od okupu. Dokonało się odkupienie, bo Bóg złożył ze swojego Syna okup. Chrystus był ofiarą i okupem. Przebłagalną ofiarą i zarazem okupem złożonym za twoje i za moje życie. Za każdego człowieka. Pan Jezus mówi tak, w Ewangelii Marka 10:45. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Na okup za wielu. Ktoś może czuć się zakłopotany, no za wielu, może nie za mnie. Ale inny tekst Bożego Słowa, Paweł w liście do Tymoteusza pisze tak. Chrystus Jezus samego siebie złożył jako okup za wszystkich. Za wszystkich. Apostoł Piotr pisze tak w swoim pierwszym liście. Wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiego bezprawia. Czyli patrząc tam na wzgórze, na Chrystusa ukrzyżowanego, widzę ofiarę przebłagalną od Ojca w Jego Synu. Widzę okup, który Bóg postanowił sam złożyć w swoim Synu za ciebie i za mnie. I to słowo wykonało się. To greckie słowo podane w Nowym Testamencie było używane przy rozliczeniu listów i zapisów dłużnych w chwili całkowitej spłaty zobowiązań. Halleluja. Czyli inaczej mówiąc, ta śmierć spłaciła, ta ofiara spłaciła twój i mój dług, niewyobrażalny dług winy i grzechu wobec świętego Boga. Jesteśmy wolni. Wolni. Wykupił nas. Hebrajczyków wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Halleluja. Nie chwilowego, wiecznego odkupienia. W nim mamy odkupienie, pisze Paweł w liście do Efezjan. Ostatnio na chrzcie o tym było czytane, 1:7. Przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. A więc kiedy Jezus woła, wykonało się, mówi Ojcu, oto wszelkie ich dłużne listy wobec Ciebie, Ojcze, zostały spłacone. To wszystko jest anulowane. Oni nie muszą jęczeć pod brzemieniem winy, grzechu, długu wobec Ciebie. Są wolni. Przez krew Jezusa.
To wykupienie znowu dokonało się przez Jego krew. Z wszelkiego przekleństwa nas wykupił. Liście do Galacjan jest o tym mówił. Zakon wyrażał Boży gniew i przekleństwo nad tymi, którzy łamali Boże prawo. Ale krew baranka, Jego ofiara, wykupiła nas od tego przekleństwa, od sądu ze strony Boga. Tak więc, jeżeli, no nie powiem jeżeli, nie mogę tak powiedzieć, zostałem wykupiony, ty i ja zostaliśmy wykupieni przez Jezusa do tego, aby być w społeczności z Ojcem i z Nim. Dlatego Słowo Boże mówi, drogoście kupieni. Pamiętacie, co dalej jest napisane? Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. To dlatego zachęcam, drodzy, nie stójmy, nie milczmy. Jesteś wykupiony, jesteś własnością Jezusa. On zapłacił najwyższą cenę swojej krwi po to, abyś wysławiał Boga i dziękował Mu we dnie i w nocy. Amen. To powinno wypływać. Dlatego, kiedy uczestniczymy w tym szczególnym wydarzeniu, nie tylko wspominamy, nie tylko dziękujemy, my ogłaszamy to wielkie zbawienie, które dokonało się w Jego świętej krwi. Dokonało się przebłaganie i dokonało się odkupienie. I zobaczcie, to wykupienie... Cały Kościół jest nabyty drogą krwią Chrystusa. Jesteśmy Jego własnością, wykupieni od wiecznej śmierci, od marnego postępowania przekazanego nam przez ojców, tak pisze Piotr. Nie srebrem, złotem zostaliście wykupieni, ale drogą krwią. I lubię to, z tego marnego postępowania przekazanego przez ojców. Jakże często... To marne postępowanie, w cudzysłowie tkwienie w jakichś tradycjach, postawach, zachowaniach totalnie niebiblijnych, jak to ludzi wiąże, jeśli nie pozwolisz, żeby krew baranka uwolniła cię od tego marnego postępowania, od tych niewłaściwych myśli, przekonań i poglądów. I bardzo często tutaj te więzy rodzinne są niesamowitym związaniem ludzi, którzy nie mogą tego przeciąć. Bo przecież moja babka tak wierzyła, mój dziadek tak wierzy i moi rodzice. Ja nie mam nic przeciwko dziadkom, babciom, rodzicom. Wszyscy są miłowani, ale jeżeli oni przekazują nam rzeczy, które są niezgodne z Bożym Słowem, oto stoisz przed wyborem, kogo słuchać, za kim pójść. Ale jednego jestem pewny, tego doświadczyłem, krew Jezusa uwolniła mnie od tych niewłaściwych powiązań. Amen. Uwolniła mnie i nie przyszło potępienie, ale wręcz radość z posłuszeństwa Bogu, radość z tego, że jestem wolny od różnych niewłaściwych rzeczy i poglądów, często związanych nawet z rzeczami okultystycznymi. Ale posłuchajcie na koniec. Chciałbym, że tam będziemy, bo to jest słowo dla odkupionych, którzy zaufali, położyli ufność w tej ofierze Jezusa na krzyżu. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Tam jest śpiewana pieśń odkupionych, bo odkupiłeś nas. Byłeś zabity i krwią swoją odkupiłeś nas. Moje długi są spłacone. List dłużny jest potargany. Kolejna rzecz,
usprawiedliwienie. Zobaczcie, wszystko te teksty odnoszą się do ofiary krzyża i przelanej krwi. Za każdym razem przebłaganie przez krew, odkupienie przez krew Jezusa. Nie przez kogokolwiek innego. Zostaliśmy, zwiastujemy usprawiedliwienie, które Bóg dał nam w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Czyli z tego handlowego aspektu przechodzimy do prawniczego aspektu. Zaczęliśmy od aspektu świątynnego, religijnego, przebłaganie, później odkupienie. A teraz idziemy do prawniczego aspektu twojego i mojego zbawienia, bo to są elementy twojego i mojego zbawienia. Zostaliśmy usprawiedliwieni. Usprawiedliwienie jest przeciwieństwem potępienia. I są, Rzymian 3,24, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie. Czyli to usprawiedliwienie dokonuje się równoznacznie też z odkupieniem. I przebaczenie i odkupienie są darowaniem długu. Przebłaganie jest uśmierzeniem słusznego gniewu Boga, a usprawiedliwienie sprawia, że nabywamy przed Bogiem status sprawiedliwych. Oznacza to, że Bóg nie poczytuje nam winy i nas akceptuje. Przebaczył nam grzechy. Drodzy, Izajasz już mówił, sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi. Wielu usprawiedliwi. Źródłem mojego, naszego usprawiedliwienia przed Bogiem jest łaska. To łaska Boża wychodzi naprzeciw nam, aby dokonać usprawiedliwienia. I są usprawiedliwieni darmo z łaski. Źródłem Bożego usprawiedliwienia, uznania ciebie i mnie za sprawiedliwego w oczach Boga, jest łaska. Bo inaczej, gdyby mógł, Bóg miał postąpić według naszych grzechów, nie ma nas. Jest łaska. Ale sprawiedliwość polega na tym, że Bóg nie dokonuje amnestii w sensie ludzkim, bo amnestia jest pewną formą pobłażania. Ale Bóg nigdy nie może pobłażyć grzechowi, inaczej zaprzeczyłby sam sobie. Boże usprawiedliwienie dokonuje się przez wypełnienie wszelkiego Bożego prawa i Bożej sprawiedliwości. Skoro zapłatą za grzech jest śmierć, to ona musi być. Bóg nie przymyka oko w pewnym momencie, okej, coś mu tam daruje, o tak, bez dopełnienia sprawiedliwości. Zwróćcie uwagę, że to usprawiedliwienie Boże, to jest Boże usprawiedliwienie, nie człowieka. Bóg, tylko Bóg usprawiedliwia, tak mówi apostoł Paweł w 3 rozdziale, wierszu 20. Tylko Bóg usprawiedliwia. My się lubimy usprawiedliwiać. Nie zrobiłem źle. A jak zrobiłem źle, to jeszcze nie tak najgorzej, nie? Mam gorszych, mogę pokazać. Co wy ode mnie chcecie? Całkiem przyzwoity jestem, nie? Ale tak ty i ja możemy dziesiątki razy się usprawiedliwiać, ale jeżeli nie odbiorę Jego usprawiedliwienia, które dokonuje się przez krew baranka, nie będziesz usprawiedliwiony. Nadal będziesz musiał zapłacić swój dług, odpowiedzieć za grzech. Tak więc źródłem, i tam jest to słowo ciekawe, zostaliśmy usprawiedliwieni darmo z łaski. To słowo darmo mówi o darze. Darmowy, to jest prezent, to jest dar. Moje usprawiedliwienie, twoje usprawiedliwienie w Chrystusie jest darem od Boga. Ale sprawiedliwość musiała się wykonać.
Bóg nie mógł po prostu tak nas usprawiedliwić, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I podstawą dla twojego i mojego usprawiedliwienia jest krew Jezusa Chrystusa, która dokonuje tego usprawiedliwienia. Ja chciałbym... Rzymian 5:9. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Usprawiedliwieni krwią Jego. A więc Chrystus musiał ponieść karę i sąd i gniew Boży, aby dokonać usprawiedliwienia za każdy grzech, każde przestępstwo. Tak więc źródłem twojego i mojego usprawiedliwienia jest łaska, Boża łaska. Bóg postanowił nas usprawiedliwić. Podstawą dla twojego i mojego usprawiedliwienia jest Jego przelana krew na krzyżu. A wiara jest sposobem otrzymania, odebrania tego Bożego usprawiedliwienia. Słuchajcie, to nie wiara nas zbawia. To Bóg nas zbawia. Amen? Bóg nas zbawia. Wiara jest tylko zaufaniem w to, że Bóg to zrobi. Nasza wiara nie jest wiarą w wiarę. Nasza wiara oparta jest o Boga, który jest prawdomówny. O Boga, który daje słowo. Ona jest konieczna z naszej strony, z twojej i mojej. A więc wiara jest sposobem otrzymania, odebrania Bożego usprawiedliwienia. Nie ma w tym żadnej naszej zasługi. Zwróćcie uwagę, w każdym z tych elementów. Wiara jest oparta na dawcy, czyli Bogu, który nas odkupił. I zbliżając się do końca, ostatnia rzecz. Czyli mamy przebłaganie, mamy odkupienie, mamy usprawiedliwienie przez krew Jezusa i dokonuje się pojednanie. Możesz stać się częścią rodziny Boga. Halleluja. Możesz być blisko Boga. Kiedyś byłeś daleko. Jak apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze, byliśmy wrogo usposobieni. Nieprzyjaciółmi Boga. Dalecy od Boga. Ale teraz staliśmy się bliscy Bogu przez co? Pamiętacie? Przez krew Jezusa Chrystusa. Śmierć Chrystusa na krzyżu dokonała także pojednania nas z Bogiem. Bóg w Chrystusie jedna nas z samym sobą. To, co Adam i Ewa utracili w ogrodzie Eden, to tą jedność, tą społeczność, tą relację z Bogiem, to, co oni utracili, teraz dokonuje się to pojednanie, ten powrót człowieka do Boga przez krew Jezusa Chrystusa. List do Rzymian 5:10 mówi tak. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz lubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Czyli od przebłagania, przez odkupienie, usprawiedliwienie, ty i ja dochodzimy do pojednania z Bogiem przez krew Jezusa. Pięknie to pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan. To są niesamowite rzeczy, ja to przypomnę. Znamy to wszyscy, ale chciałbym to przypomnieć. Drugi rozdział listu do Efezjan, kiedy Paweł wyjaśnia, mówi tak, przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusa. On, albowiem On jest pokojem nasz.
On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch, czyli Żyda i poganina. Pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego, przez Jezusa mamy dostęp do Ojca, jedni drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi, przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Tak więc pojednanie oznacza koniec wrogości twojej, mojej do Boga. Koniec nieprzyjaźni. Oto zostaliśmy pojednani z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Teraz Bóg z łaski swojej udzielił nam ze swego ducha i napełnił nasze serca miłością i do Boga, i do ludzi. Staliśmy się nowym stworzeniem. Mamy teraz pokój z Bogiem. Inaczej mówiąc, pojednanie sprawiło, że staliśmy się przysposobieni do Bożej rodziny i pozwala nam stanąć przed tronem świętego Boga bez bojaźni, bo zostałem wykupiony, bo dokonane zostało za mnie przebłaganie, bo zostałem usprawiedliwiony i teraz jest pokój, pojednanie i pokój między Bogiem a mną. Ilekroć ten chleb jecie i z tego kielicha pijecie, zwiastujecie śmierć Pańską. A zwiastując śmierć Pańską, zwiastujemy tę niesamowitą duchową rzeczywistość, która dokonała się na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Każda przez Jego przelaną krew. Inaczej mówiąc, oddał życie za nas, bo życie jest we krwi. Tak mówi Słowo Boże. Musiała być przelana krew. Czy jesteśmy gotowi Boga uwielbić? Czy jesteśmy Bogu teraz złożyć pokłon, chwałę? Bo On dokonał tak wielkiego zbawienia. Panie, pomóż nam to zobaczyć. Pomóż nam to ujrzeć. Pomóż nam, Duchu Święty, te wielkie prawdy, aby ogarniały nasze serca, nasze myśli. I zanim brat Wojciech poprowadzi dalej nas w tym nabożeństwie, jeżeli do tej pory Chrystus nie jest dla ciebie, bo nigdy Go o to nie poprosiłeś, nigdy nie otworzyłeś swojego serca całkowicie, nie jest dla ciebie przebłaganiem, usprawiedliwieniem, wykupem, pojednaniem, to jest dzisiaj dobry czas, abyś stanął przed Nim. Powiedział: Jezu, dość mojego upierania się. Oto poddaję moje życie Tobie, oddaję moje serce Tobie. Chcę tylko i wyłącznie polegać na Tobie i na tym, co Ty dla mnie uczyniłeś na krzyżu. Nie czekaj, nie zwlekaj. Nie wiesz, co będzie jutro. Teraz jest czas i dzień zbawienia. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.